Kuba Pochwyt, witam w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. A w dzisiejszym serwisie między innymi pokażemy otwarcie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego Maszkie Ciarnia w Boguszowicach, szósty bieg barburkowy oraz jak przebiegało święto szkoły w Zespole Szkół Technicznych. 9 grudnia w obecności radnych Rady Miasta Adam Fudali złożył uroczyste ślubowanie. W ten sposób po raz czwarty oficjalnie objął urząd prezydenta Rybnika. Przedstawił również priorytety swoich działań, które będzie się starał realizować w kolejnej kadencji. Jak mówił, będzie to prezydentura dalszego, nieprzerwanego rozwoju miasta. Zapowiedział, że przede wszystkim chce się skupić na inwestycjach drogowych oraz promocji terenów inwestycyjnych. Dodał też, że kolejne lata będą latami oszczędzania. Jednak jak zapewniał, nie oznacza to rezygnacji z inwestycji. Adam Fudali wymienił cztery fundamenty, które warunkują rozwój miasta: praca, wypoczynek, internet i bezpieczeństwo. I na nich będzie się skupiał. Dodał też, że jego prezydentura będzie prezydenturą współpracy i dialogu, głównie z mieszkańcami. Dzień później na kolejnej sesji Rady Miasta wybrano wiceprzewodniczących. Zgodnie z głosowaniem funkcje te objęli Stanisław Jaszczuk, Jan Mura i Kazimierz Salamon. Prócz tego powołano i ustalono skład osobowy 9 komisji Rady Miasta. W rybnickim magistracie odbył się dzień stażu, w ramach którego podsumowano projekt Leonardo da Vinci pod nazwą Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody. Realizowany jest przez zespół szkół nr 5 w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie. Spotkanie to było okazją, aby uczniowie, którzy biorą udział w tymże projekcie, podzielili się wrażeniami. A mieli się czym dzielić, bowiem w sierpniu i wrześniu uczestnicy przez 3 tygodnie kształcili się w renomowanej brytyjskiej akademii fryzjerskiej, jaką jest Northwest Academy of English Limited oraz w salonach fryzjerskich w Londonderry. W ramach stażu uczniowie mogli poznać m.in. zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze usług fryzjerskich, urządzenia i sprzęt fryzjerski, mieli okazję doskonalić swoje praktyczne umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia zawodowe. Zapoznali się także z zasadami promocji, reklamy i marketingu w zakładach fryzjerskich, czy mogli też szlifować swój język angielski. Na zakończenie stażu w Wielkiej Brytanii każdy z uczestników otrzymał certyfikat Europass. Po powrocie zaś szlifowali zdobyte umiejętności w zakresie stylizacji i technologii fryzjerskiej. I jak zapewniały uczennice, to czego nauczyły się za granicą, z pewnością wykorzystają w swojej dalszej drodze zawodowej. Blisko 90-letni sztandar kolejarski trafił do zbiorów rybnickiego muzeum. Został ufundowany w 1922 roku. Ten sztandar uczestniczył we wszystkich uroczystościach kolejowych, począwszy od uroczystości kościelnych na uroczystościach państwowych. Przez lata sztandar był przechowywany w jednostkach kolejowych PKP. Używany w czasie świąt zrzeszał kolejarzy. Ze względu jednak na wiek sztandaru zdecydowano się przekazać go jako pamiątkę historyczną do Muzeum Miejskiego. Jego dyrektor Bogdan Kloch podkreślał, że to cenny podarunek dla zbiorów muzeum. Tym bardziej, że jest to bardzo rzadki obiekt z tego typu obiektów w postaci sztandarów, ponieważ kolej, tak na dobrą sprawę, w naszych zbiorach, czy też generalnie nawet w zbiorach tutaj naszych muzeów górnośląskich, raczej dosyć skromnie się prezentuje. Jak wyjaśnia dyrektor Kloch, przedwojenny sztandar zostanie dokładnie przeanalizowany, zbadany i opisany przez historyków. Myślę, że będzie spore zainteresowanie także przy różnego rodzaju wystawach kolejowych, nie tylko u nas, żeby go zaprezentować. Tym bardziej będzie ciekawym eksponatem, iż zachował się w niemalże doskonałym stanie, mimo minionych dziesiątek lat. Maszkie Ciarnia w Boguszowicach ruszyła pełną parą. Chodzi o Młodzieżowy Klub Środowiskowy, którego założycielem jest Mariusz Wiśniewski. Młodzież ma do swojej dyspozycji drugie w Polsce bezpłatne studio nagrań, ciemnię fotograficzną, kawiarnię czy bilard. Dzięki temu może aktywnie spędzać czas, a wszystko to w ramach projektu Mission Possible. Jest to program aktywizacji zawodowej i społecznej młodych ludzi. W ramach tego programu uczestniczą w kursach zawodowych, uczestniczą w zajęciach z terapeutami, z psychologami, z lektorami języków obcych, wyjeżdżają na wakacje, wyjeżdżają na wycieczki. W ramach tego programu generalnie spędzają u nas większość swojego czasu. Do klubu przychodzi młodzież w wieku od 15 roku życia. Bierze udział w różnorodnych, ciekawych zajęciach pod okiem wykwalifikowanej kadry. Pierwotnie klub środowiskowy Maszkie Ciarnia w Boguszowicach osiedlu był miejscem, do którego młodzi ludzie mogli przyjść, przygotować coś do jedzenia i porozmawiać. Wymyśliłem go sobie w 2009 roku. Nazwałem go Maszkę Ciarnią, bo idea była taka, że oni sobie tutaj przychodzą i mogą sobie zrobić coś do jedzenia, mogą sobie pomaszkecić. Zresztą do dzisiaj mogą to robić. Jak zapewnił Mariusz Wiśniewski, drzwi Maszkie Ciarni są otwarte dla wszystkich osób, nie tylko młodzieży z boguszowickiego osiedla.
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku ze smakiem świętował. Dzień Górnika połączono bowiem z Tygodniem Edukacji Regionalnej. Na szkolnych ławach tym razem królowało więc nie zeszyty i książki, lecz kiełbasy, wodzionka i kołocz śląski. Takich zapachów, smaków i widoków rzadko można doświadczyć. Kluski śląskie, modrokapusta, apfelmus, szpajza, kompot truskawkowy. Na wszystkich stoiskach zaś królowała wodzionka, tradycyjne danie śląskie. Uczniowie nie szczędzili pomysłu, by przyciągnąć chętnych. Jednym ze sposobów było tradycyjne deptanie kapusty. No nie ukrywam, że jest mi bardzo zimno, bo tu jeszcze od drzwi też ciągnie zimno i kurczę, no jest ciężko, ale damy radę. Dzisiaj pierwszy raz, czy to już jest taka tradycja? Nie, ja tak osobiście to pierwszy raz, jedynie to wiedziałem z opowiadań, co tata, babcia opowiadali, jak to się kiedyś robiło. Jednakże no, dzisiaj miałem okazję spróbować pierwszy raz samemu. Każde stoisko musiało się wykazać, bowiem brał udział w konkursie pod nazwą Groch z kapustą. Jak przyznała dyrektor Grażyna Kochut, jury miało trudny wybór. Zaprosiliśmy do jury panią Kazimierę Drewniok, która również w trakcie tygodnia miała wykład dla klas. I jest pod takim wrażeniem, że w zasadzie powiedziała, że ona by nie chciała brać udziału w tym jury, ponieważ każdemu by chciała przyznać nagrodę, bo naprawdę wybór był trudny. Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej to już tradycja Zespołu Szkół Technicznych. W tym roku odbył się bowiem po raz 11. Podczas kilku dni uczniowie odwiedzili miejsca charakterystyczne dla naszego regionu, wysłuchali wykładów Kazimiery Drewniok czy wzięli udział w konkursie gawędziarzy. Tydzień połączony był w tym roku ze świętem szkoły, czyli z barburką. W czasie uroczystej akademii uczniowie ostatnich klas otrzymali gwarancję pracy w kopalni Jankowice. Rybnicki bieg barburkowy to impreza, która każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród sportowców. Również i tym razem, mimo nazwijmy to delikatnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, na starcie stanęła cała masa żądnych sportowych emocji biegaczy. W sumie na 10-kilometrowej trasie rywalizowało prawie 350 sportowców. Celem jest popularyzacja biegania, jak największe rozruszanie społeczności, szczególnie mieszkańców Rybnika. Pierwszym roku, 5 lat temu, został zorganizowany pierwszy taki bieg. Liczba uczestników może nie była taka wielka jak teraz, ale było to w granicach 150 uczestników. Co roku ta liczba nam rośnie. W tamtym roku do mety dobiegło 406 zawodników. Na dzisiaj trudno mi jeszcze powiedzieć, ale myślę, że to będzie na pewno powyżej 300 zawodników. Jak widać, na trasie zawodnicy musieli zmagać się z wieloma przeciwnościami losu. Liczne kałuże, czasami gęsto padający śnieg oraz bardzo niska temperatura. Po pasjonującym finiszu najlepszy okazał się Arkadiusz Gardzielewski z WKS-u Śląsk Grzeszyn i to właśnie on został zwycięzcą 6. rybnickiego biegu barburkowego. Jeżeli chodzi o poziom organizacyjny, jest bardzo dobry. Ze względu na okres, w którym jest rozgrywany, czyli grudzień, naprawdę to jest ciężkie wyzwanie dla organizatorów, ale myślę, że sprostali temu. Po zakończeniu biegu na wszystkich zawodników czekały pamiątkowe medale oraz oczywiście ciepłe posiłki. Rybnik zachwyca na święta, a to dzięki ozdobom, które wspaniale nadają miastu niezapomniany świąteczny klimat. Najpiękniej prezentuje się oczywiście rynek, na którym stanęła ogromna choinka. Podobnie przystrojonych drzewek w różnych częściach miasta stanęło 14, a na każdym bombki, łańcuchy i lampki, które rozbłysły tysiącem świateł. 15 tysięcy kolorowych żarówek, około 3000 metrów, 3800 metrów bieżących węży świetlnych, około 600 metrów girlandy zielonej. W mieście pojawiło się 140 elementów ozdobnych, takich jak drzewka, figurki świąteczne, stroiki. Upiększają one również dzielnicę Rybnika. Większość dekoracji została już zamontowana. Kolorowymi lampkami zachwycać się można codziennie od zachodu słońca do godzin nocnych. Z tym, że przez okres od 24 grudnia do 1 stycznia świecimy na rynku całą dobę, również w nocy, bez przerwy nocnej, która jest w pozostałym okresie świecenia. Montaż świątecznego oświetlenia w tym roku rozpoczęto już 25 października. Najpierw udekorowano jedną z głównych arterii w centrum miasta, ulicę Kościuszki. Potem przyszedł czas na kolejne miejsca. Na samej choince na płycie rynku jest 3000 punktów świetlnych. Tak obstrojone miasto zostanie przynajmniej do połowy stycznia. W dzisiejszym wydaniu miejskiego programu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.